Ministerstwo Rodziny spotkało się już ze wszystkimi samorządami w sprawie strategii demograficznej. Uwagi cały czas można przesyłać za pośrednictwem internetu. Tymczasem o wyludniających się małych miejscowościach i niskiej dzietności w Polsce informuje nasz dziennik. Małe miasteczka się wyludniają. Samorządowcy zwracają uwagę na wciąż malejące przychody z podatków oraz rosnące zapotrzebowanie na pracowników. Niepokoją także statystyki demograficzne. Młodzi mieszkańcy wyjeżdżają i nie chcą wracać. W związku z tym rodzi się u nas dramatycznie mało dzieci. Do tej pory nie było programów społecznych, które kompleksowo miałyby zahamować ten niekorzystny trend. Wskazuje w wywiadzie z naszym dziennikiem burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś. W nieco lepszej sytuacji jest Kalwaria Zebrzydowska. Dziś nas więcej przybywa niż ubywa, ale nie wskutek wzrostu liczby urodzeń. Tylko dlatego, że nasze tereny zasiedlają mieszkańcy pracujący w Krakowie. Tłumaczy gazet... Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augusty Normanty. Ostatni raz współczynnik dzietności gwarantujący zastępowalność pokoleń wystąpił w 1989 roku, przypomina dr Krzysztof Szwarc. Później obserwowaliśmy bardzo szybki spadek. Już wtedy należało myśleć o tym, aby hamować spadki urodzeń. Dziś sytuacja demograficzna jest dramatyczna. Bezczynność można by uznać nawet za świadome działanie uderzające w bezpieczeństwo naszego kraju. Obecne statystyki zmienić ma rządowy... Nowa Strategia Demograficzna 2040. Trwają konsultacje społeczne nad projektem dokumentu. Zakończą się 30 września.